będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dużo lepiej. Teraz całkiem dobrze. Moi drodzy, niezwykły zespół pod wodzą ojca Piotra Kleszcza. Jest proboszczem w parafii Matki Bożej Anielskiej w Łodzi na Żgowskiej, ale już wspominałem, w kościele pochodzimy razem z jednej parafii, ze świętego Maksymiliana, i tak się znamy jeszcze właściwie przed seminarium, przed święceniami. A zespół znam już wiele, wiele lat. W naszym kościele już śpiewaliście kolędy kiedyś też, ale to byli wasi poprzednicy. W ubiegłym roku zespół świętował 20 lat istnienia. 25 lat. A nie, przepraszam, 25. A ile płyt nagranych, ile cudownych 9. piosenek. Także, moi drodzy, witam serdecznie ojca Piotra, cały zespół Mały Chór Wielkich Serc. I oddajemy wam ten czas i naszą wspólną tutaj radość. Rozpoczniemy od piosenki Do, Re, Mi, Fa, Sol. Panie i panowie, grzesznicy i święci, posłuchajcie teraz, jak śpiewają dzieci. Przed wami artyści, wszyscy uśmiechnięci, już wszystko gotowe do śpiewania pieśni. Nie wiem, czy wiecie, ale w Małym Chórze Wielkich Serc jest również dwie dziewczynka, jest jedna dziewczynka, nawet dwie, które są z rodziny księdza Pawła. Mają tak samo na nazwisko. Nie wiem, czy ksiądz wiedział, czy nie? Nie, absolutnie. Poprosimy Zuzię. Zuziu, zaśpiewasz o to mały chórek malutkich zwierzątek? Tak. Dla wujka? Tak. I dla Pana Jezusa? Tak. I dla wszystkich bez wyjątku? Tak. To w takim razie, czy umiesz jakieś słowo oprócz słowa tak? Umiem. O, brawa dla Zuzi. Oto mały chórek malutkich zwierzątek. Zapraszamy. Mały kotek miał, miał, a kurczaczek iść mi miał.
przedstawiłem Zuzi, ale nie przedstawiłem jeszcze Marysi. To Marysia też to jest ta druga kto? Siostrzenica? Bratanica. Lubisz tego wujka swojego, Pawła? Tak. Bardzo czy trochę? Bardzo, bardzo. To podejdź teraz i ukochaj go razem z Zuzią. Idźcie. To jest rodzina. Kochani, a my teraz zaśpiewamy kolejną piosenkę. Będzie to piosenka o świętym Maksymilianie Kolbe. Kiedy patrzycie na mnie, to widzicie habit franciszkański, taki sznurek, na którym są trzy węzełki i wcale nie oznaczają śniadanie, obiad i kolację, tylko coś innego. I za chwilkę zaśpiewamy o Maksymilianie, o świętym Maksymilianie, który postanowił, że chce być świętym i to na maksa. Nie tylko trochę, ale tak na maksa. Chce kochać Pana Boga całym sercem, całą duszą. I poprosimy Weronikę i Mały Chór Wielkich Serc, żeby nam o tym zaśpiewali i żebyśmy mogli my również wymagać od siebie. Piosenka pod tytułem Maksymalne. Nie wiem, czy wiecie, ale Mały Chór Wielkich Serc, oprócz tego, że oddaje cześć Panu Bogu, to również jeździ po różnych takich miejscach, gdzie można dać ludziom trochę radości, nawet wtedy, kiedy im tej radości brak. Myślę tutaj o ludziach, którzy są czasem załamani, przeżywają różne depresje, mają różne trudności życiowe i
Piosenka następna pod tytułem Trzymaj się jest właśnie adresowana do tych wszystkich, którzy przeżywają różne trudności i kłopoty. Otrzymaliśmy kiedyś piękny list ze szpitala psychiatrycznego od pewnej kobiety w silnej depresji. Powiedziała, że tak właśnie piosenka dodaje jej ogromnej otuchy i ogromnej radości. Poprosimy Polę i Ptysia, żebyście zaśpiewali piosenkę pod tytułem Trzymaj się. Kochani, czy myślicie sobie, że ta dziewczynka, która tutaj stoi, to jest dekoracja, czy nie? Ona naprawdę potrafi śpiewać. Ma głos. Daj głos, powiedz coś. Coś. Powiedz coś więcej. Coś więcej. Widzicie? Umie mówić. Ale ona również potrafi śpiewać. I chciałbym teraz zaproponować piosenkę Kociak, ale nie śpiewaliśmy całe wakacje. Ona nie była w tym roku z nami na koloniach. Antosiu, znaczy Michasiu, czy dasz radę zaśpiewać Kociaka? Tak. To w takim razie posłuchajcie słodkiego głosu i piosenki pod tytułem Kociak. Był sobie kotek, co ojca pazurki miał. Mamę kudłatą i tatę, co często spał. Thank you.
troszkę nam ten głosik zjechał, czyli już wiemy o tym, że jednak próby są konieczne, prawda? Zapraszamy na próby. Będziemy chodzić teraz od wtorku i w sobotę na próby, prawda? Tak. I będziemy śpiewać coraz lepiej. Tak. No właśnie, brawa dla Michasi. Kto śpiewa, modli się podwójnie, a kto fałszuje potrójnie. Poprosimy teraz piosenkę o zwierzakach. Lubicie zwierzęta? A ty jakie zwierzę najbardziej lubisz? No? Wszy? A, psy. Przepraszam, psy. Psy. A kleszcze lubisz? Nie, nie, kleszcze nie. Ja mam nazwisko kleszcz, ale upasione nie gryzą, nie? Spokojnie. Kiedy układałem tę piosenkę pod tytułem Zwierzaki, to było mi bardzo łatwo wziąć atlas dla zwierząt i już. Natomiast nauczyć się na pamięć to już trudniej. Natomiast Weronika i Piotrek dali radę. Przypominają mi tam, że są płyty. Płyty Małego Chóru Wielkich Serc. Nagraliśmy 9 płyt. Nie wszystkie są już dostępne, ale mamy pendrive'y, na których są wszystkie 9 płyt. Także można, tam jest Ryan, który właśnie sprzedaje płyty dla nas, a my śpiewamy piosenkę pod tytułem Zwierzaki. Chciałbym zaproponować teraz piosenkę Jezus to Król, Jezus to Pan. Tę piosenkę śpiewaliśmy w różnych miejscach i przy różnej pogodzie w tym roku, również w deszczu. Ale to jest właśnie tak, że przyjaciół poznaje się w biedzie i chcemy przyznać się do Pana Jezusa w różnych momentach naszego życia i w różnych kontekstach naszego życia. I nigdy nie chcemy się Go zaprzeć. Dlatego poprosimy Oliwiera i poprosimy Antosię, żeby pięknie zaśpiewali. Oliwier śpiewa w Teatrze Muzycznym w sztuce Les Misérables, całkiem tutaj niedaleko. Śpiewa partię Gawrosza. Robi to dobrze, ale również będzie niedługo śpiewał, czy już śpiewa w Skrzypku na dachu. Natomiast Michał, który tam się schował, Michał również zdobywał różne nagrody i wciąż rozwijał swoje talenty. Teraz tylko niestety cierpi, bo przychodzi moment mutacji, a więc transformacji swojego głosu. Natomiast Michale, chwilka cierpliwości i znów wrócisz do normy, także spokojnie. Życzymy Tobie, żebyś również cieszył się i cieszył innych swoim głosem. Piosenka pod tytułem Jezus to Król, Jezus to Pan.
na cześć Pana Jezusa. Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Hip, hip! Ura! Bardzo, bardzo ładnie. Zaśpiewajmy teraz kolejną piosenkę. Marcin nie chce śpiewać piosenki Jak potrafię wielbię Ciebie. Boi się, że już jest na pograniczu mutacji albo może głos sobie zdarł, ale ma na szczęście kolegów i koleżanki, którzy ci chętnie pomogą. Chodź Marcinie, jak nie będziesz mógł dociągnąć do góry, to cały chór się włączy, dobrze? Zrobimy taki eksperyment? Chórek, można na was liczyć? Dobrze. On się boi tego, mówi, nie, ojcze, dzisiaj nie, bo dzisiaj nie dam rady. Ale ja pomyślałem sobie, myślę, że będzie to też taka nauka życia we wspólnocie. Weź mikrofon, a piosenka dzisiejsza, znaczy ta piosenka jest o tym, że każdy z nas posiada talenty. Posiadamy różne talenty i dobrze, że nie posiadamy takich samych talentów. Dzięki temu możemy się uzupełniać i sobie nawzajem pomagać. Są pewnie tutaj kobiety, ale pewnie też mężczyźni, którzy potrafią robić takie bardzo dobre ciasta piec. Czy są takie osoby? Rączka do góry. Później dam mój adres, dobrze? Gdzie można przynieść. Czy ktoś potrafi robić pierogi dobre? O, jest, jest. Umiesz, naprawdę? Wow. A jajecznicę ktoś umie robić dobro? O, tam jest. O, widzę, że Piotek z Kasią. Dobra, a kto potrafi na przykład strzelać bramki w piłce nożnej? I samobójcze na przykład? Samobójcze. A kto potrafi jeździć bardzo szybko na rowerze? Z górki. A pod górkę? Pod górkę też? Chyba na elektrycznym, co? Nie. Na zwykłym? Aha. A kto potrafi na szydełku coś robić albo na drutach? Naprawdę? Na szydełko? Słuchajcie, w takim razie teraz posłuchajmy. Każdy z nas ma różny talent i tym talentem możemy się wszyscy ubogacać. Piosenka Jak potrafię, wielbię Ciebie. Co? Marcin dał radę, prawda? Marcinie, piąteczka, bardzo ładnie. Zauważyłem, że jak śpiewałaś to w tym momencie Ola sobie ziewnęła. Pewnie ci się kojarzyło były sobie kotki dwa?
Nie? Ale zasłoniła buzię. Dobra, słuchajcie, być może już musicie iść spać, czy jeszcze nie? Jutro do szkoły, rano. Ojo. Na dziewiątą. A. Dobra, słuchajcie, wyśpijcie się. Wielka moc w moim sercu jest. Taką piosenkę chciałbym zaproponować. Poprosimy solistów do wielkiej mocy. Wielka moc w moim sercu jest. I są przewidziane też gesty. Kto w tych gestach pomoże? Michał chce pomóc. Chce pomóc jeszcze Grzesiu. I jeszcze Elizabeta. Poprosimy. Wielka moc w moim sercu jest. I wszyscy będziemy tak pokazywali, dobrze? Jak oni. Gotowi? No to start. Wielka moc w moim sercu jest. Śpiewać memu Panu aleluja chcę. Ty ponoszę głos, także ręce swe. Z wielką mocą Panie dziś uwielbiam Cię. Hej! Wielka moc w moim sercu jest. Macie nas jeszcze dosyć? Naprawdę nie? W takim razie chciałbym zaproponować teraz piosenkę Na wieki wieków Amen. Zazwyczaj takim wezwaniem kończymy wszystkie nasze modlitwy. Słyszę, że tutaj gdzieś ktoś gada, chyba. A kiedy patrzymy na naszą głowę, to w naszej głowie jest 7 otworów. Podwójne uszy, podwójne oczy, podwójne dziurki od nosa, a tylko jedna buzia. Po co? Żeby o połowę mniej mówić, nie? Podwójnie słuchać, podwójnie odczuwać i podwójnie patrzeć. Więc patrzymy, słuchamy i śpiewamy na chwałę Bożą piosenkę pod tytułem Na wieki wieków. Amen.
tak się rozkręcili, że zabrakło przestrzeni i Mateusz aż spadł z ostatniego tego. Nic się nie stało? Nie. Na WF-ie będzie można ćwiczyć, nie? Pewnie. Dobrze. Kochani, poproszę teraz o piosenkę. Piosenkę A, moje serce gra. I teraz będziemy potrzebowali dużo przestrzeni, więc możecie nawet sobie trochę się rozszerzyć. Jak ktoś chce, może trochę sobie zejść. I chciałbym, żebyście wy również wykonywali taki gest, jaki my wykonujemy, czyli tak jakbyśmy chcieli wziąć Pana Jezusa i włożyć głęboko do naszego serca, dobrze? A, moje serce gra. Słońce już się schowało, ale my mamy piosenkę właśnie o słońcu i Marta już wyczuła od razu, że chodzi o piosenkę Słońce już chowa się. Wiem, że mama i tata, w momencie, kiedy my byliśmy na koloniach nad morzem, to mama i tata, kiedy chodzili sobie po górach i zobaczyli zachód słońca, to mówili, o, to jest właśnie ta piosenka, Słońce już chowa się. Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, bo pijemy kiełbaski, nie? Ale na coś słodkiego, to jest właśnie ta nasza ostatnia piosenka, bardzo słodka, pod tytułem... Słońce już chowa się. Zapraszamy. Słońce już
Kiwajcie do nas przyjaźnie, a my do was przyjacielsko. Wystąpił przed wami mały chór Wielkich Serc. Brawa dla dzieciaków. A kiedy można nas znów zobaczyć? Dzisiaj wieczorem na YouTubie. To znaczy, można obejrzeć również dzisiejszy koncert, był rejestrowany i również znajdzie się na kanale Piotr Kleszcz 2, czyli na moim kanale. Będziecie mogli sobie zobaczyć ten dzisiejszy koncert, ale również chciałbym powiedzieć, że następny nasz koncert Małego Chóru Wielkich Serc, następny nasz koncert jest w kościele na Jutrzenki Matki Bożej, nie, Zbawy. Odkupiciela, Matki Odkupiciela, Matki Odkupiciela na Jutrzenki, w następną sobotę 9 o godzinie 16. Będzie to koncert, na którym zaproszone są wszystkie osoby, które chcą pośpiewać, ale w sposób szczególny kobiety ze schroniska dla kobiet z ulicy Kwietniowej, ale również mężczyzn ze schroniska też zaprosiliśmy. Chcielibyśmy dać trochę więcej radości ludziom, którzy zazwyczaj na co dzień nie mają zbyt dużo powodów do radości. Dlatego w następną sobotę o godzinie 16 próby nie będzie w sobotę, we wtorek tak. Natomiast o 16 będziemy 9 września śpiewać. No to co? No to w takim razie jeszcze raz pokiwamy do was. Co? Peace? Nie, bis. W politykę się nie mieszamy. Ma być bis? Tak czy nie? Nie słyszę. Chcą bis. W takim razie na bis zaśpiewamy piosenkę. Szybko poproszę o inspirację. Jaką? Heaven. Do zobaczenia. Nie mamy solistki do tego, ale mamy Jana Pawła II. Poprosimy tutaj... Poprosimy Antosię. Ojcze, mamy Jana Pawła II. Mamy Jana Pawła II, tak, nagranego. Właśnie Antosia za chwilkę zaśpiewa piosenkę, ale zanim to się stanie, to wyślemy takiego darmowego SMS-a do nieba, dobrze? Robi się tak. Lewa nóżka, prawa nóżka, prosto z serca, buźka, dobra? No to robimy tak, 3-4. Lewa nóżka, prawa nóżka, prosto z serca, buźka. To teraz same kobiety, dobrze? Uwaga, 3-4. Dobrze, sami mężczyźni teraz, uwaga. Lewa nóżka, prawa nóżka, prosto z serca, buźka. I piosenka pod tytułem Jan Paweł II Wielki. Pomyślcie, młodzi przyjaciele, jaka jest miara serca ludzkiego, skoro napełnić je może tylko Bóg, Duch Święty. Się stał. Miał to
Dziękujemy, kochani. Możemy jeszcze zaśpiewać jedną, ostatnią piosenkę, ale pod warunkiem, że wy zaśpiewacie z nami. Musicie teraz wstać wszyscy. Śpiewaj, śpiewaj, la, la, la. Zaprosimy. Zaczynamy. Zaczynamy. Dla was 35 piłek. Lubicie piłki plażowe? W takim razie poprosimy dzieci, żeby przeszły sobie może tamtą stroną. Weźcie piłeczki i rzućcie do wszystkich, którzy chcą i złapią, tylko powolutku. I piłeczki zostają na zawsze dla was. Są to piłeczki w kolorach papieskich, czyli biało-żółtych, z napisem Mały Chór Wielkich Serc, żebyście sobie nas popamiętali. Dziękujemy bardzo. Mały Chór Wielkich Serc. Jeszcze raz brawa. Pod kierownictwem ojca Piotra Kleszcza. Wielkie brawa. Autora wszystkich piosenek. Niestrudzonego apostoła właśnie. Pracy z dziećmi i tej radości franciszkańskiej. O, piłki idą. Wielkie brawa dla wszystkich. Dziękujemy bardzo. I moi drodzy, z tyłu mamy jeszcze mały poczęstunek, ale najpierw dopuszczamy mały chór wielkich serc. Musicie iść wzdłuż budynku. Przejdźcie teraz tutaj wzdłuż budynku. Idziemy tam za światłem, tam za światło. Rzucamy piłki, brawo. I idziemy tutaj za światłem. Zapraszam serdecznie mały chór wielkich serc. A potem... Myślę, że każdy czym się jeszcze zdąży poczęstować, ale puśćmy najpierw dzieci. Może ludzie też nie podchodzą za nimi, co?
Tak, jak dzieci się poczęstują, zapraszamy dorosłych rodziców. Dziękujemy też rodzicom i dziękuję też ekipie technicznej, która tutaj wszystko organizuje, panu Rafałowi, jednemu, drugiemu. Rafał czy Radek drugi jest i Hubertowi, Bóg zapłać.